Dobra, pan poseł Tomasz Głogowski, Koalicja Obywatelska. Proszę, panie pośle. Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie. Czy w Polsce były do tej pory jakieś problemy z dystrybucją węgla? Czy Polak, który chciał sobie kupić węgiel, miał problem ze znalezieniem składu węgla? No nie. I co, czy coś się w tej sprawie zmieniło? Nic się nie zmieniło. Nie ma problemu z dystrybucją. Jest problem z węglem. Wprowadziliście ze środy na czwartek embargo na węgiel rosyjski, kiedy setki ton, tysiące ton były kupione przez polskie podmioty i już nie mogły przyjechać, zamiast to embargo przesunąć o kilka tygodni. Mówicie, że jakiś węgiel płynie, to co dopływa z węglem nie ma wiele wspólnego i teraz próbujecie tworzyć sztuczny problem, rzucać odpowiedzialność na samorządy, tworzyć nowe składy węgla. Kiedy te składy są? Nie ma problemu ze składami węgla, z dystrybucją. Problem jest z węglem i ten problem rozwiążcie, a nie wymyślajcie sztucznych problemów.